Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku z Kirby Triple Deluxe. Czwarta runda przed nami oczywiście w szóstym świecie, więc jedziemy moi drodzy. Jeden tylko Sunstone jest do zdobycia tutaj, w tej rundzie. Pewnie będą jakieś walki z bossami albo coś podobnego. W ogóle ten świat jest trochę dziwnie skonstruowany. Jest to taki miks różnego rodzaju rund oraz bossów z innych światów. Więc możemy tutaj napotkać znajome twarze i znajome rundy. Dobra, młotek. O, właśnie. Młotek będzie chyba lepszy. Dawaj to. Leży tak na widoku. Czemu mamy go nie wziąć? Dobra, pod spodem jakiś pączek. Tam była czekolada. Nie zjadłem jej. Cholera. Trudno. Dobra. Muszę patrzeć, bo kurczę, może być tutaj coś ukrytego, wiecie co? Ja tak skaczę z jednej gwiazdki na drugą, ale... O właśnie, czekajcie, tu jest cholera źle. Znaczy źle, czy źle? No nie wiem, czy źle. Na pewno trafimy na chyba bossa? No właśnie, na tych, których jeszcze nie mieliśmy. Paintra, pamiętam ją. To jest boss z drugiego świata. Dobra. Zachlapię tu wszystko. Wow. Dobrze, dobrze. Słuchajcie, jedno takie machnięcie tym młotem bardzo dużo jej życia zabrało. No, super. Pięknie, pięknie. Jeszcze raz i będzie po niej. Kurczę. No dawaj, 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 wychodź. Pięknie. To było akurat proste. No i wychodzimy stąd. Dobra, jeden sunstone do zdobycia. Gdzie to może być? Czy po pokonaniu któregoś bossa po prostu się odblokuje? Dobra, chwila. Kluczyk. Czekajcie, od razu sobie otworzę. Rozwalę tego, żeby nam tu nie przeszkadzał. Może zjem jedno, dobra, bo i tak tam trochę życia brakowało. Okej, tutaj mamy z głowy kolejny portal. No dobrze, wchodźmy. Ja mam takie przeczucie, że już chyba Sunstone gdzieś został ominięty. Drzewko, pierwszy boss nasz poważny. Dobra, ponad połowa życia poszła, teraz będzie tutaj druga faza tej walki. Ten boss jest, wiecie co, prosty, tylko po prostu on wkurza tym, że ucieka na tą drugą wyspę. Nie możemy tam za bardzo mu nic zrobić, no chyba, że w te korzenie walniemy, to tak. To wtedy można coś tam zadać mu. O właśnie, jak teraz. No i w sumie... Troszeczkę oberwał. Na dobrą sprawę, jakby tu wskoczył, to powinienem go załatwić. Pięknie się napatoczyłeś, dziękuję bardzo. Został jeszcze jeden boss z piątego świata, ta żaba. Ona też jest taka dosyć ciężka. Po tym wężu, którego pokonaliśmy w czwartym świecie, to wydaje mi się, że jest to jeden z trudniejszych bossów. Na razie oczywiście. No wiadomo, że to jest czwarty świat, czy tam piąty, przepraszam. Żaba była w piątym. Wiadomo, czym dalej, tym trudniej, ale...
No ale może niekoniecznie, ponieważ ten wąż był trudniejszy. Czekajcie, czekajcie, muszę sprawdzić to wszystko. Tutaj jest jedzenie. Dobra, chyba idziemy, nie? Okej. Jestem teraz z tej pierwszej perspektywy takiej. Nic, idę na górę. Jedzonko. Tego nie rozwalę z tej strony. Ale chyba zaraz tam się dostaniemy, słuchajcie. I tu będzie pewnie piąty boss. Kurczę, nie chce mi się go pokonywać, ale muszę to zrobić pewnie. No dobra, sprawdźmy. Mam jeszcze młot, nie za bardzo. Chociaż może i nie będzie tak źle. A, uciekaj, uciekaj, uciekaj. No. Najlepiej tymi zamachami, wiecie co? Pięknie, trafiłem go, nie wierzę. Pięknie. Połowa życia, znaczy jeszcze ma troszeczkę, ponad połowę. Ale druga faza po prostu przed nami. Chyba najlepiej to rozwalać od razu. Chyba zdążę. Nie wierzę. Dobra. Nie wierzę, że tak szybko poszło. Ale gdzie jest Sunstone? Gdzie jest ten pierwszy i ostatni Sunstone w tym świecie? Wyjście jest tam, czekajcie. No i ominięty. Ewidentnie ominięty gdzieś po drodze. Czyli to są już dwa, które ominąłem. Trójka, tak? Jak tam z czasem? A, 8 minut dopiero, niecałe. I co my tu mamy? Meta Knight i Kabula. Stage 5, piąta rundka. Już. 4 aż do zdobycia. Teraz tak, moi drodzy. To jest ostatnia rundka, na pewno, ponieważ powinienem mieć 8 sunstone'ów. Jest 12 ogólnie, czyli 4 są do zdobycia tu, czyli to by było 12. Wynik prosty i logiczny, więc to jest ostatnia runda, pewnie następna to będzie boss. No chyba, że będą jakieś dodatkowe bonusowe, ale raczej chyba nie. Okej. Dziwny kryształowy jakiś świat. Znowu, kurczę, same portale. Gdzie tym razem? Kwiatki uwięzione w klatkach? Nie wiem, o co chodzi. Ale zaraz spróbujemy uratować. No, dawaj, 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 nie rozpędzaj się tak. Okej, pierwszy uratowany. Rozumiem, czyli w ten sposób będę mógł otwierać wrota. Tu są aż 4. O kurczę. No dobra, lecimy. Trzeba uważać, bo pewnie w którymś z tych portali będzie jakiś sunstone. Kurczę. A wiedziałem, że to przyjdzie. Wiecie co? Wiedziałem, że to nas trafi.
Uwaga. Tu pod spodem chyba nic nie ma. O! Dobra, spokojnie. O, fuck. No nieźle. Dobra, mam włócznie. Tutaj chyba nic nie ma. I uwolniony kolejny. Kwiatek. No te drzwi akurat tutaj widzicie, potrzebują 5 takich zamków chyba, tak? Tak, 5 takich zamków. W tamtą stronę nic. Dobra, widzę już na horyzoncie tego kwiatka uwięzionego. Aha, tutaj będzie walka z bossem, mini bossem. Bonkers. No dawaj, dawaj, złap to. Wiecie co? Zrobimy to samo co on. Dobra, nie będę kombinował, bo źle to wyszło. No i super. Ciebie mamy. Wiecie co? Wezmę sobie ten młotek. Chyba, że... Dobra, udało się. Podoba mi się, naprawdę. Teraz mi się spodobał. Wyżej, wyżej, wyżej. Jest sandstone, jest sandstone. Z drugiej strony musi być jakieś wejście. Jakoś można rozwalić pewnie to. Wejdę tu i sprawdzę. Okej, dobra, 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 dobra. Nie mam lądu, żeby to podpalić. Nie wiem, czy jakoś inaczej można to zrobić. Reset tilt. Kurczę, potrzebowałbym ognistego... Ognistej mocy. Tutaj jak wyskoczę, to już nie zdobędę tego. Kurczę, fuck. Ale nie ma innego sposobu, żeby zapalić ten ląd? O, zapomniałem całkiem, słuchajcie. Dobra, bo nie wiem kompletnie. Czekajcie. Dobra, to pójdzie tu. Dobra, w ten sposób. Okej. Nie złamam migówka. O kurczę, źle. No tutaj musi być na pewno, tak? Tu chyba muszę, wiecie co? Tą część podpalić. Już źle jest. Już jest źle.
Dobra, w ten sposób. Okej, chyba powinno być dobrze. Dobra, teraz się uda. No, oby do tego sandstone'a. Tak jest, super. Czyli jest sandstone, który? Teraz pytanie, który to jest? Drugi, czyli jeden i tak już gdzieś poszedł. Ale okej, dwa zamki są otwarte. Dwa zamki mamy otwarte. Wchodzimy do kolejnych portali. W każdym pewnie portalu jest, słuchajcie, jeden sandstone, tak mi się zdaje. Który ominąłem, właśnie w jednym, w tym pierwszym pewnie portalu gdzieś ominąłem. Muszę przejść na sam koniec, posprawdzać. Okej. Dobra, tam jest, słuchajcie, nasz uwięziony. Idę, bo na pewno był jeden, na pewno był tam Kichan. To jestem pewien na 100%. O, właśnie w tym miejscu. Ale jeszcze by można było sprawdzić coś. Nic nie widzę. Pod spodem? Chyba nie. Jest... Kurczę, ale on jest z drugiej strony. Czekajcie, czekajcie. Złapię go. Nie będzie to trudne. To jest chyba legendarny, znaczy rzadki, na pewno rzadki brylok. Jeszcze sprawdzić. No nie mam pojęcia, nie widzę tutaj nic takiego. No jest, trzeci. Czy tam trzecia wróżka. Okej, lecimy do czwartego. Tu jest ostatni portal, ale pewnie jeszcze jeden się pojawi, bo tam widziałem, że jest pięć zamków. Okej. Dobrze. Czy na pewno wszystko? Czekajcie. Przejdę na drugą stronę i zobaczę. Życie, to wszystko tu spadło, dobra. Jest kluczyk. No, super, pozbyłem się go. Nieźle, pewnie do sandstone'a. A nie, nie, jest tutaj, jest, okej. Jest tutaj, więc jeszcze nie wszystko, nie wszystko stracone. Albo i stracone. O kurczę. Ja za długo chyba z tym zwlekałem. Teraz tego nie rozwalę, niestety.
No chyba, że jakoś to zrestartujemy, ale raczej chyba nie ma takiej opcji już, żeby tam na górę się udać. Kurczę, no. Szkoda, będę miał chyba tylko jeden, może dwa sandstone'y. Coś mi się zdaje, że będę musiał wracać do tych rund i poszukać ich, bo chyba nie starczy mi do bossów. Do odblokowania bossa. Jest ostatni, piąty portal. Okej. Muszę uważać, słuchajcie, żeby się samemu nie zamknąć w jakiejś pułapce, bo tutaj pewnie takie będą coraz trudniejsze te elementy. Wow. Dobra. No. Jest, w końcu. Kurczę. Okej. No kurczę, no cholera. Czekajcie, tam na tył można się chyba jakoś dostać, czy nie bardzo? Czekajcie, tu jest tylko to. Nie, chyba nie można. Serio, nie mam pojęcia, słuchajcie, ale... Chyba ominąłem wszystkie. Znaczy jeden tylko znalazłem z Sunstone. I to będzie chyba za mało. No ale zaraz się tego dowiem. No dobra, główne wrota otwarte. Tam jest znowu ktoś, jest uwięziony. Być może jeszcze jeden zdobędę. No zobaczymy, zobaczymy. Biorę super moc. Okej. Dzięki bardzo, to się przyda. Na drugą stronę, tam także była jedna uwięziona. Aha, na górę, okej. To by się zgadzało, nie? Tak więc idziemy. Tu jest kolejna, znowu pewnie jakiś przeskok. Dokładnie. Chodź, 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 chodź. Jeszcze sprawdzę, wiecie co, górę. Gdzie nas to zaprowadzi? Tutaj. Sunstone, kurczę. Dobrze, że tu wskoczyłem. W takim razie dwa zdobyte. A, jeszcze jeden można zdobyć, słuchajcie. No. Byłem przekonany, że ominąłem wszystko. No to jeszcze szansę mam. Chodź, teraz ty. No z tą mocą to bossowie, słuchajcie, minibossowie są bardzo prości.
Okej, okay. Kolejni poszli. Dawaj. Jeszcze jeden się tutaj gdzieś kręci, czekajcie. Może warto go zjeść też. No, dawaj, bo kurczę, zaraz zginę. Już mało tego życia mi zostało. Zrobił się przeskok, ale możemy też iść na górę, czekajcie, sprawdzę to. Tutaj jest tylko jedzenie, jest sandstone, nie wierzę, słuchajcie, nie jest tak źle. Myślałem, że będzie gorzej w tej rundzie. A tutaj wychodzi na to, że 3 udało się zdobyć, tylko jednego ominęliśmy. No to dobra, super. W takim razie wyjście już pewnie jest niedaleko. Okej, mam nadzieję, że już będzie wyjście. Chyba tak. Ta gwiazdka powinna nas zaprowadzić już do końca tego levelu. Boss jeszcze, no nie wierzę, ale można go wessać. Widzę. Nawet on się nie przeciwstawi. Zobaczcie, nawet pasek jego wyrwaliśmy. I jest, rzeczywiście, wyjście. No dobra, moi drodzy. W takim razie zrobimy sobie jeszcze jedną tutaj rundkę, bo chyba został... Kurczę, znowu słabo. Został nam chyba tylko boss do pokonania. 27 minut na liczniku. Dobra, no zobaczymy, ile nam z czasu zajmie ten boss. Kirby. Weepod. I ten legenda... Ten rzadki, przepraszam. Golden Egg Statue. Jeszcze jeden. Leap. 4 aż zdobyliśmy. Fajnie. No i mamy bossa. Tylko 7 musieliśmy mieć, słuchajcie. Więc nie będę musiał wracać, na szczęście. Final Boss Stage. Myślałem, że będzie krótka ta runda, ten świat, ale wydaje mi się, że był dosyć długi. Pomimo mniejszej ilości tych keystone'ów, tych sandstone'ów, przepraszam, to i tak był dosyć długi. Mamy tak, 3-4 aż umiejętności. Kurczę, łucznik. Może wezmę sobie to. Muszę się tam na tył dostać. Na przód, przepraszam, bo to jest chyba... Fuck. Serio? I co, to już koniec? Nie mogę się tam dostać, cholera. Dobrze, że miałem młotek, bo... Czekajcie, chyba że górą jakoś przeskoczymy. Okej. No nie myślałem, że tak nas to załatwi. Chciałem wziąć albo łucznika, albo tego z rogiem. Ale będę musiał zostać chyba przy młotku. Czyli to już jest koniec? Nieźle. Będziemy pewnie walczyć właśnie z tym naszym królem, tylko troszeczkę w innej formie. Masked Dedede.
Też mam młotek. Wydaje mi się, że to jest dopiero pierwsza faza tej walki. O kurczę, potrafi wsysać? Nie wierzę. Tylko, że on nie ma mocy pozyskiwania tych umiejętności jak my. Jeszcze troszeczkę, tylko nie strać. Pięknie, mam cię. Maska nie do końca pękła. Revenge. Maskę DDD Revenge. Dawaj, jeszcze troszeczkę. Uciekamy. O kurczę, naprowadzające jakieś pociski. Pięknie, mam cię. Okej, moi drodzy, małe cięcie tutaj było. Niestety, ale przegrałem z tą królową, więc muszę nowa to przechodzić. I mam w tej chwili łucznika, który jest dosyć dobry, jeśli chodzi o tą walkę. No zobaczcie, łatwo się nim trafia tutaj, tą królową. Uwaga, coś tam kombinuje. Dobra, uciekam stąd. Uciekaj, dobra. Trochę już zabraliśmy. Gdybym wiedział, to bym podzielił to na dwa odcinki, wiecie co, bo... Naprawdę, nie myślałem, że będziemy mieli tyle walk z bossami od razu. Kurczę, szlak.
Okej. Trochę już znam jej ataki, więc... Wiem mniej więcej czego się spodziewać. To jest oczywiście pierwsza faza. Szlak. Wywaliłem, słuchajcie, moc. Cholera. Przez przypadek połknąłem ją i wywaliłem w nią. Aj, będzie problem. Chociaż tutaj będziemy mogli skorzystać z mocy, które ona nam da. Po prostu wywali tutaj inne stworki. Będzie można się zamienić w coś. Zaraz zobaczymy zresztą. Dobra. Ten atak akurat jest prosty. Pięknie. Te gwiazdki dużo widzę, że zabierają. Wiecie co? Ogień. Nie wiem czasem, czy nie lepiej będzie walić w nią tymi gwiazdkami. Zobaczcie, ile to zabiera. No chodź, 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 chodź. Dobra. Dobra, super. Czekajcie, może nie jest, nie będzie tak źle. No, chodź tu, kurczę, szlak. Pięknie. Trzecia faza. Do tej jeszcze nie doszedłem wtedy. O kurczę, szlak. Ale chyba tak miało być. Dobra, dawaj, 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 jeszcze troszeczkę. Jeszcze troszeczkę tylko. Aj. Dobra, mam ją. Czy to już koniec? Nie mam pojęcia. Czyli to jeszcze chyba nie koniec. Wydaje mi się, że... Czekajcie, level 7, Eternal Dreamland. Chyba siódma... siódma wyspa przed nami.
Okej. Dobra, trafiony. Przebiliśmy się chyba. No dawaj, 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 dawaj. Okej. Jednego mam. Drugi. No i trzeci. No super, naprawdę. Jeszcze cztery. Jeszcze tylko cztery. Kurczę, ale mnie zaskoczył. Dobrze. Ostatnie dwa. I pewnie to będzie już koniec. Aby się tam przebić. Kurczę, za wcześnie. No chciałem, kurczę, wiecie co, uderzyć już na zapas. No ale mamy. Dobra, moi drodzy, wiecie co? Zrobimy sobie pauzę w tym miejscu, bo nie wiem ile jeszcze to będzie trwało, tutaj odcinek i tak długi wyszedł, więc jeśli wam się podobał, zostawcie łapkę, ja was zapraszam na chyba ostatni odcinek już z Kirby'ego, więc do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!